chciałbym zaprosić przeciwnika Sylwestra Wardęgi. Chodź, Werso, chodź. Chodź, Werso. Cześć. Cześć. Kurczę, zastanawiałem się, czy dołączyć się do tego cage'a po tym, jak tak mocno zaczęliście. Jeszcze żeby żadna dziewczyna mnie nie wprowadzała, także... Przeciwnik Sylwestra Wardęgi to Denny Ferreri. No dobra. Postać... Chyba, że chcesz się przedstawić. Nie, nie, przedstaw, nie, przedstaw, w porządku. Postać swego czasu w internecie bardzo znana. Chyba nie ubodłem ci. Nie ubodłem ci w żaden sposób. Tak, no kiedyś tak było. Znaczy, no na pewno kiedyś twoje materiały zyskiwały no po kilka milionów, nawet do kilkunastu milionów wyświetleń, chyba z tego, co mi się wydaje. No przez to tu siedzimy. Przez to tutaj siedzimy. Bo... olbrzymia drama z Sylwkiem, która była chyba pięć czy... O nie, no kurczę, ja kanał 3 lata temu założyłem, no już bez okej. Okay. Trzy lata temu. Ty, w jakim jesteś miesiącu? Wrzesień. Tak. 2,5 Ja dokładnie pamiętam, kiedy była ta drama. 14 września 2018. Dlatego, że 12 września zakładałem firmę, jechałem do domu, do rodziny, żeby założyć firmę i w piątek miałem publikować film, bo ja co piątek publikowałem? To 13. To chyba ty wrzuciłeś w czwartek, a ja w piątek musiałem odpowiedzieć. Ty, tak zniszczyłeś człowiekowi życie, że nawet... Zapamiętał datę tygodnia. Na pewno to była znacząca data. To była znacząca data, bo cztery dni później musiałem zamknąć tą firmę. No. Oni do mnie dzwonili, na pewno zakładamy, na pewno finalizm. Nie, jakby chciałem się przywitać ze wszystkimi, dzień dobry. Miło mi tutaj gościć w tym gronie. Pierwszy raz jestem w takim jakby towarzystwie, ale fajnie. Jakby ja mam wytyczne, że mam robić dymy, więc nie mogę żartować. Tak. Kto ci dał takie wytyczne, żebyś robił dymy? Tutaj mi cały czas... Ty nie macie podpowiedzi w uchu? Nie. Ja mi cały czas tam Lexi coś mówi po angielsku. Let go, coś takiego. Tak, ja mam cały czas jakieś podpowiedzi, nie? Bo po angielsku też nie rozumiem wszystkiego. Dobrze. Danny, powiedz mi... No dobra. Dany. No, w takim razie. Tak łatwiej. Dany. Powiedz mi... Zacznijmy może od tego, czy ty masz w ogóle coś do powiedzenia po tym swoim ostatnim filmie, podsumowującym jakby tą dramę, nie? Po moim ostatnim filmie podsumowującym... Czy ja mam coś do powiedzenia? Tak. Czy ja pierwsze, co mam najbardziej za złe tobie, Sylwester, bo zawsze się kreujesz na osobę, która jako szeryf internetu chce bronić uczciwości, dobroci i tak dalej, i tak dalej. Ja mam ci za złe to, że mogłeś do mnie zadzwonić na luzie i powiedzieć, stary, ja mam podejrzenia, że ty masz oszukane wyświetlenia na kanale, czy kupujesz wyświetlenia? Masz przepraszam, trzy ja muszę godziny? Się wtrącić, ale wszyscy dostałem już 4 SMS-y, że dźwięk jest fatalny, że szumią mikroporty, że nic nie słychać. Mój jest dobry teraz. Okay. Aha, to chyba. Może niech to ktoś zweryfikuje, bo być może to od 4 osób już. Aha. No to nie wiem. Ja nie patrzę, że mikro nie działa. No właśnie, niech mikroporty właśnie naprawią, bo się słuchać nie da. Tak. Czy mamy jakieś problemy tutaj z dźwiękiem? Bo to już kolejna taka sytuacja, ostatnio też mieliśmy. No trzeba firmę zmienić. No dobra, ale kontynuujmy. Mhm. Znaczy, no to ja miałem do ciebie taki wtedy żal, że kurde nie potrafiłeś na przykład, jakbyś rzeczywiście to było takie mega uczciwe, bo wtedy myślałem, że to było mega uczciwe, że zadzwonić do mnie i powiedzieć, stary, masz, no nie wiem, 24 godziny, a nawet chyba byłem wtedy w Warszawie, masz 3 godziny, żeby pokazać mi analitykę i jak okażą się te wyświetlenia kupione, no to wrzucam film. Ja bym nie miał z tym problemu, bo ja cały czas to powtarzam, stary, ja ci mogę dać hasło, komputer, hasło do YouTube'a, komputer, możesz się sprawdzać. No ty później pokazałeś analitykę, no i ja dalej podtrzymuję to, co wtedy uważałem. Jakbym ten ostatni film, myślę, Ale nie pokazałem ci, jak... No dobra. Ten ostatni film, który wrzuciłem o tytule Dany Ferreri. Lamborghini. Dany Ferreri straszy mnie sądem, no to tam jest wszystko wypunktowane już tak finalnie i też nawet chłopaki, którzy występowali u ciebie w tym materiale, bo ty właśnie przyjąłeś wtedy taką dziwną taktykę, że... Ale to nie był ostatni. U mnie w ostatnim nikt nie występował. A nie, bo to był jakby mieliśmy taką serię, że w pierwszym swoim materiale zrobiłeś taką dziwną taktykę, że poprosiłeś tam innych twórców o wystąpienie. I nawet z Gimperem zrobiliśmy taki, pamiętam, sprawdziliśmy po prostu, że Gimper rzucił jakiś film z pieskiem i też te wyświetlenia kupili, bo miałem kontakt z takim gościem, który handlował tymi wyświetleniami. I kupiliśmy te wyświetlenia w ten film Gimpera i faktycznie on powiedział, że to trafia do tej rubryki, co... Zewnętrzne. Nie, polecane to chyba było. Nie, bo kupione wyświetlenia albo jeżeli kupujesz z Google Adsów, to trafiają do Google Adsów albo z zewnętrznych. Tak, z Google Adsów trafiają do reklama,
I wszyscy myśleli, że te z eBaya też trafiają do reklamy, a się okazało, że można zrobić tak, że trafiają do polecanych. Więc odbiliśmy wtedy... Nie, tak się nie da zrobić. To... My tak zrobiliśmy, właśnie nie da się tak zrobić. Właśnie o to chodzi, że wszyscy zarzucali, że ej... Czy się na ta filmie nawet to udowodniłem, że pokazano, że tej rubryki trafia właśnie. I nawet do, nie do polecanych tak na pewno. Już teraz kurczę nie pamiętam dokładnie, ale ja powiedziałem ci właśnie wtedy i udowodniłem, że filmy, które się... Bo ty najpierw zrobiłeś pierwszy film, powiedziałeś, że ja kupiłem Google Ads, prawda? I powiedziałeś, nawet sobie wymyśliłeś tezę, że... Nie, to ja nie mówiłem, że Google Ads, powiedziałeś tylko tak, że są pokazywałem, jakie są, w Turcji. Pokazywałem, jakie są stawki za pomocą Google Ads. Tak? A nie mówiłem, czy to z Google Ads, czy to nie z Google Ads. Okej, to było coś takiego, że zasugerowałeś wszystkim, bo ty fajnie tak zawsze sugerujesz wszystkim ludziom to, co się wydaje. I powiedziałeś, ale te Google kupił chyba uświetlenia z Google Ads w Turcji, bo są najtańsze? No dobra. Przejdźmy do konkretnych... Poczekaj. Mhm. I pokazywając komentarze, które są z krajów azjatyckich, powiedziesz, że to są tureckie. Co jest najlepsze? Ludzie do tej pory piszą mi, gdzie twoje tureckie wyświetlenia, a ty wiesz dobrze, myślę, że z Turcji tam żadnych wyświetleń nie ma. Ten film lekarz rzeczywiście zakręcił się na całym świecie, ale nie w Turcji. Dobrze, tureckie wyświetlenia tam były, ja to nazwałem tureckie wyświetlenia. No ale dlaczego? Były także z Indii. Przede wszystkim. To jest, wiesz, zwykły skrót. Co to jest? Jak bym powiedział? No, wyświetlenia są z Indii, ze Sri Lanki, z Turcji i wymieniasz teraz 30 krajów. Nie. Czat czy to? Nie, bo właśnie ta teza była dopasowana do tego, że ty powiedziałeś, że najtańsze są w Turcji, więc wszystko wokół tego sobie ograłeś. Czaisz? Ogólnie wyświetlenia z Turcji i z takich krajów azjatyckich są najtańsze. Ale no nie, no to z Turcji czy z krajów azjatyckich, a po pierwsze... No dobra, czyli mówisz, że wyświetlenia były kupione, ale nie z Turcji, tylko z innych krajów. Wyświetlenia nigdy nie były kupione na tym kanale, tylko ten film zakręcił się w tych krajach. Ale chciałem pokazać, jak ty manipulujesz, bo w tobie przejechałeś sobie komentarze i były różne szlaczki. Znalazłeś, że w Turcji są najtańsze Google Adsy, więc stwierdziłeś, okej, najtańsze są w Turcji, to chyba są szlaczki tureckie, więc dany kupił z Turcji. O to mi chodzi, a to nie było potwierdzone info i najpierw zarzuciliśmy Google Ads. Dobrze, Dany, w takim razie przepraszam, że powiedziałem, że wyświetlenia są tylko i wyłącznie tureckie, nie były tylko i wyłącznie tureckie, ale były one z Indii również. Wyświetlenia, żeby wszystkim sprostować, jakby wyświetlenia nie są kupione i nigdy nie były kupione i nigdy nie będą kupione. Natomiast zastanawiam się. Nigdy nie mów nigdy. Właśnie, bo teraz by się przydało w sumie. Na 30 tysięcy. Nie podobało mi się to. Znaczy, nie podobał mi się cały ten film, bo kurde, no stary. No, nie, dobra, no to sprawdza. Właśnie zajmijmy się argumentami. Jak to jest możliwe, że. Czekaj, bo mi nie dać dokończyć. No dobra. Daj mi dokończyć. No. Sprawdziłeś, gdzie są najtańsze wyświetlenia z Google Ads, stwierdziłeś, że w Turcji i podpisałeś pod to całą tezę. Okej. Okay. Dobra, to jak wyjaśnisz te moje argumenty z ostatniego materiału, czyli na przykład, że film robiący 10 milionów wyświetleń zarobił dokładnie tyle, ile powinien zarobić tylko i wyłącznie za Polskę. Czemu nie zarabiał na tym na świecie? Ten film cały czas zarabia na świecie? Możemy odpalić moją analitykę teraz? No tak, ale czemu te kwoty są takie? Bo film jest 6-minutowy. No tak, ale ja tam robiłem podsumowanie. To jest film, który zarabia u mnie na kanale bardzo, bardzo dużo. Jakby to jest film, który najwięcej zarabia. Ale ty oglądałeś ten mój film ostatni? Tak, oglądałem i ty powiedziałeś... I zrobiłem tam porównanie do mojego filmu, który jest jeszcze krótszy. Ale moje wszystkie adsy są na bardzo niskim poziomie. Jak nie pamiętam, czy Marcin zawsze mi zarzucał, że ty tak mało zarabiasz z YouTube'a. Ja zarabiam, ale co jest najważniejszym argumentem, to, że na wyświetlenia, które są kupione... Nie wiem, ty czy Stu mi zarzucali zawsze, że mało zarabiam, że się śmiali. A, ty mało zarabiasz z YouTube'a. To nieźle. Dobra, dawaj, ja mogę się bić. Leciutka drameczka. No to zmieniamy, to ty zdobieramy jednak. Ja mogę na dwóch wyjść, nie ma problemu. Naprawdę śmiałeś się, stary, że zarabiam mało? Nie, no kurwa, poczekajcie, że się śmiał, tylko... Nie, dobra, się ale śmiał. Dobra, przejdźmy, bo zarzuciłeś... No, dobra, bo przerywamy głupotami. Zaraz się zajmiemy hajpopsami i zajmiemy się wszystkim. Dobra, zobacz, zarzucasz mi manipulację, nie? Tak. Sam w tym swoim materiale przedstawiłeś jako przykład Cybermariana i ty zastosowałeś manipulację, powiedziałeś, że wasze wykresy są identyczne, kiedy jego wyświetlenia wygaszały się przez okres... koło miesiąca, tam ileś dni, a twoje urwały się jednego nie tak błyskawicznie, przez są te wykresy. Na moim kanale, jak sobie wejdziesz w odcinek Dany Ferrari grozi mi sądem, to jest dokładny wykres. I powiedz mi, jak to jest możliwe, że nagle we wszystkich krajach... Jak nagle, jak ten film ma 45 milionów? Ty mi zarzuciłeś 3 lata... Wykres...
To nie chodzi o ten film, 45 milionów. Wykres dotyczy któregoś innego. Tam w tym moim materiale dany Ferrari grozi mi sądem. Wszystko jest wyszczególnione, o który film chodzi. Bo tam trzy filmy były, nie? Bo tam był Superman i Spider-Man. Superman, te lekarze. Ten film zarobił bardzo dużo ze Stanów Zjednoczonych. Tam było mnóstwo wyświetleń ze Stanów Zjednoczonych. I nie pamiętam, który tam jeszcze był film. Ty używałeś właśnie takich argumentów, że masz mnóstwo wyświetleń z YouTube Premium, że boty nie mają YouTube Premium. Dziękuję. A stanowiło to 0,1. Ty mówisz, bardzo dużo jest tych wyświetleń z YouTube Premium. Kolejny argument to powiedziałeś, wyświetlenia są z Azji, bo w Azji właśnie założyli internet. Przecież Sylwester Wardenka wyjeżdża do Indii, bo tam założyli internet. Ja tego nie powiedziałem, że wyjeżdża do Indii. Powiedziałeś, że przecież nawet... Tak. Powiedziałeś, czy nie powiedziałeś? Tak. Poczekaj, bo ja ci chcę... kontynuuj. No to właśnie takich argumentów używałeś, wybiłeś mnie z rytmu tym przerwaniem. Widzisz, jakie to było sprytne teraz? To było... Nie, kontynuuj. Nie chciałem cię wybić. Chodzi o to, że wiesz, takich argumentów używałeś swoim materiale i tak jak ci mówię, no dla mnie niepokojące jest, że wyświetlenia chociażby miniatur, co nawet Gimper pokazywał u siebie w materiałach, że on dopiero po 50 milionach wyświetleń miniatur robił na przykład 2 miliony wyświetleń. Nie? To nawet w YouTube, jak wejdziesz w... Ja miałem klikalność miniatur tam bardzo, bardzo wysoką i odsetek tych ludzi, którzy wchodzili... No właśnie, to było mega dziwne i Poczekaj, bo jedna jest rzecz bardzo ważna i chcę, żebyście wszyscy wiedzieli. Nie da się zarabiać na wyświetleniach, które są kupione. Nie da się zarabiać na wyświetleniach. No i dlatego mówię, że twój film nie zarabia, ale że to jest dziwne. No właśnie, no nie, poczekaj, ja mogę odpalić teraz... Mój wykres wyświetleń wygląda tak, jak EKG. I mój wykres zarobków nakłada się na niego. Ale czyje EKG? Ale to zawsze się będzie nakładał, tylko chodzi o proporcje. Jak może się nakładać? Nie, absolutnie nie. Gdyby moje wyświetlenia idą tak i załóżmy, że są kupione, to wykres zarobków by się pokrywał i w miejscu, w którym wyświetlenia są kupione, spadłby do zera, bo by się nic nie zarabiało. I tylko te, które zarabiają, czyli te prawdziwe wyświetlenia, by były pokryte. Daniel. A u mnie 1:1 czerwony i niebieski wykres się pokrywa i to jest niemożliwe, bo w innym wypadku byłoby tak, że każdy sobie kupi... Kochani, zróbcie sobie test. Załóżcie kanał, wrzućcie czarny, godzinny film, kupcie sobie 10 milionów wyświetleń i dajcie nam znać, ile zarobiliście. Bo ty powiedziałeś, Sylwek, że da się to zrobić. Dobra, Daniel, wpuścisz mnie do analityki u siebie? Tak. Nie mam tu kompa, nie ma problemu. Dobra, to możemy tak zrobić. Tak, nie ma tu kompa, nie ma problemu. A później ty go wpuścisz do siebie do analityki. Nie. Ja do siebie. I pamiętam, jeszcze zrobiłeś taką dziwną akcję, że na koniec tego materiału powiedziałeś, że ja specjalnie coś tam napuszczam na ciebie widownię, moją watachę i że oni pisali u ciebie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale chyba można tu powiedzieć każde słowo, że pedofil. I wszystkie te screeny, co zrobiłeś, się okazało, a ty w ogóle na ten film odpowiedziałeś po jakimś tam czasie, po kilku tygodniach, nie? Od tego mojego. Ja czekałem na pismo. Stopniowo. Na tym screenie wszystkie były sprzed 20 minut, akurat zanim zrobiłeś screen. Nie, absolutnie nie. Oglądałem ten materiał przed przyjazdem na Cage'a. Michał? Możesz. Bo chyba tych komentarzy było sporo, nie wiem, czy wszystkie mi się udało usunąć. Znaczy, no to teraz... No usuwałem te komentarze, no przecież moja babcia do mnie dzwoni. Dobra, szanowna widownia, ja mam taki, bo to jest drama sprzed 3 lat. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak to wyglądało z mojej perspektywy i mój statement, to wejdźcie sobie na odcinek Dany Ferrari straszy mnie sądem. Ja i tam jest odcinek. I właśnie pytanie, jeżeli jesteś czysty i powiedziałeś, dałeś statement, cała sprawa trafia... Osobą, poczekaj, ale ja jestem osobą, która... Widzisz, mówisz, żebym ja cię nie przerywał, a ty mi przerywasz. I mówisz, dałeś statement. Oczywiście cała sprawa trafia. Gdzie to pismo z sądu? Minęły 3 lata. Dostałeś... Sylwek, ty dobrze wiesz, dlaczego tego sądu nie poszło. Nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia? Nie. Tylko dlatego, że już nie chciałem się taplać w tym gównie. Zaszkodziło mi to strasznie. Odcięło głos Danego. 2 minuty temu. Ja pierdolę. To nie wiadomo, że raz cię przerwaliśmy. Ja nie wiadomo, 20 minut. I robicie to specjalnie, Sylwek. Teraz ty tam ten. Chłopaki, co jest z tym kurwa mikrofonem pierdolonym? Działać nie. No właśnie, to da, powtórzmy całą tą rozmowę o pozwie. To ja postaram się powrócić. W pewnym momencie w swoim materiale powiedziałeś, oczywiście cała sprawa trafia do sądu. Dlaczego ten pozew jeszcze nie doszedł? Minęły już 3 lata. Sylwek. Dobrze wiesz, dlaczego ten pozew nie doszedł. Dlaczego? Nie wiem właśnie. To zaraz się wytłumaczę. Ale ja wiem, że... Mamy docięcie. Michał ma super samochody. Wiecie, co to może oznaczać? Mi się wydaje, że Michał ma i duże samochody, i duże... Co tu się dzieje? W każdym razie, nie.
Dobra, dlaczego nie dałeś tej... Bo obiecałeś, że... Tylko i wyłącznie dlatego, że nie chciałem się taplać w tym gównie. Ale o sprawiedliwość warto walczyć, jeżeli ty uważasz, że zostałeś skrzywdzony, że jesteś czyściutki. Ale przecież Vardenga rozjebał ci karierę. Rozjebał? Kurde, warto. Dobra, a dlaczego uważasz, że ci rozjebałem karierę? Bo z tego, co widziałem na twoim Instagramie, masz co chwilę współpracę. Współpracowałeś chociażby ze Smile Secret. Teraz widziałem z Osi wrzucasz i to takie rozbudowane. To jest manipulant. Pyta i teraz mi zarzuca Smile Secret. Bo nie, bo mówisz, że rozjebałem ci karierę, a ty masz więcej współprac. Smile Secret, tak jak wiele osób, ale to jakby współpracuję z Phantom, z Osi, współpracuję z Salomonem. Sunto, to są super świetne firmy sportowe. Współpracuję z różnymi rzeczami. No właśnie, ale wymieniłeś. Ja wierzę, jakie rozjebanie kariery, skoro masz więcej dni niż my tutaj zebrani? Czyli tylko dla ciebie liczą się tylko pieniądze. Ja bym proponował, żebyś wyszedł. Dlaczego liczą tylko pieniądze? Bo robisz porównanie kariera, współpracę. Dla mnie, ja bym mógł nie mieć żadnych współprac, tylko żeby moje filmy były dobrze odbierane. Ja jestem osobą, która... Czekaj, bo może znowu cię nie słychać. Ja w międzyczasie powiem swoje. Ja mam taką propozycję, a może wyjdź z tatuażem Smile Secret na plecach do walki? A już wychodził tutaj albo jeden. Oczywiście, ja na razie. Ja to tylko tak pod sami tak wyjść na przykład, nie? Ja to tylko tak wspomniałem o tym Smile Secret, nie? Bo ale tutaj ja nie chcę pozwu ja zaraz. Kurde, bo ja mam w ogóle fajnie. Dużo chciałem pogadać, bo nigdy o tym nie mówiłem. Jak widać, cały czas są tam gdzieś tu we mnie emocje tkwią, pewnie. Dobra. Dlaczego pozew nie trafił? Dlatego, że się nie chciałem taplać w tym gównie. A to, co ty mówisz, że nie rozjebałeś mi kariery, cytuję, bo masz współpracę. No to jest głupota. Znaczy ja uważam. Ja się zatrzymałem. Ja robiłem super filmy ze wszystkimi osobami i wtedy, kiedy nie chcę zgrywać z siebie w tym momencie ofiary, bo ludziom się trafiają dużo gorsze tragedie niż dramy w internecie, umówmy się, i bycie youtuberem nie jest najcięższym zawodem świata, bo są ludzie, którzy muszą wychować i wykarmić rodzinę i od 6 rano do wieczora pracują. Ale w tamtym okresie przede wszystkim bardzo ciężko pracowałem, żeby robić fajne rzeczy. I to mnie spowolniło. W pewnym momencie, jak była ta drama, gdzieś tam wchodziłem w komentarze, dostawałem mnóstwo zarzutów. Ty, bo zabij się. Dalej stąd, jesteś jebanym wąpi. Ja nie wierzę, że. Ja nie wierzę, że takie. Ja mam screen. Ale co wtrącić, nie wierzysz, że dostałem takie komentarze? Ja wtedy mieszkałem obok Daniela i ja pamiętam taki okres. Ja pamiętam taki okres, że rzeczywiście przychodziłem do niego i on miał taką mocną załamkę psychiczną, głównie z uwagi na to, co ludzie pisali. No tak. Jakby nie mi oceniać, czy. Ale też pamiętam, bo też miałem z tobą wtedy kontakt i ty mi wspominałeś, że wpadłeś chyba w jakiś taki epizod depresyjny. No tak. Ale dobra, no nie mówmy tutaj teraz o tym depresji. Presji, że dalej. Mówmy, bo robicie ze mnie teraz potwory. Ja dalej uważam. Poczekaj, Sylwek, nie. No. To nie o to chodzi. Ja bazuję na tym, że ja się spotykam z ludźmi, uśmiecham się, żartuję i moje filmy z tego powstają. Ile filmów powstało, bo ja się spotkałem z Marcinem, się spotkałem gdzieś tam i mi gdzieś wpadło do głowy. Dobra, ja nagle totalnie się odciąłem. Ale wiesz, co ty źle zrobiłeś? Dlaczego ludzie mi cisnęli? No. Ty zarzuciłeś najpierw, twój tatuś jest bogaty i twój tatuś ci daje hajs. Ty znasz mojego tatę? Za to cię muszę przeprosić, bo ja nie wiem, czy to tata. Mógł być to zupełnie ktoś inny. Tylko właśnie chodzi o to, że tobie się wiele rzeczy wydaje. To jest rzecz, którą nie lubię w Sylwestrze. W wielu rzeczach może ma rację, ale wiele swoich tez bazuje na tym, że mu się coś wydaje. Nie można tak robić, bo właśnie tobie się wydawało, że mój tata ma pieniądze, nawet nie wiesz, gdzie mój tata pracuje, czy ma firmę, co robi, nie wiesz, ile zarabia. Tak, ja się tutaj przyznaję, to był błąd, cię za to muszę przeprosić, że jakoś wciągnąłem w to jakoś twojego ojca i tak dalej. Ale podsumowując to... Ale bo ci się wydawało, prawda? Tak, z tym ojcem. To nie jest dla pieniędzy, że ja teraz zarzucam ci, że masz dużo deali, że to nie był żaden koniec kariery. Mi się w ogóle wtedy dalej tak postrzegam, że ty byłeś stworzony przez agencję, nie chcę tutaj mówić przez jakiego menadżera. No pompowali ciebie. Pamiętam nawet takie nagranie miałeś z Little Monster, że jak dobijemy 100 tysięcy na Instagramie u danego Ferreriego, to wskakujemy bez tam ubrań albo w skarpetkach. W szlafrokach do morza. Tak, do morza. No tak, takie typowe pompowanie, żeby stworzyć nową gwiazdkę. Ale to było naturalne pompowanie. My tak pompowaliśmy też Kordasa swojego czasu. Oczywiście, bo po co pompowaliście Kordasa też, żeby stworzyć nową gwiazdę do zarabiania pieniędzy i do tej pory Daniel ma współpracę. Z Damiana, ja z Kordasa pieniędzy nie zarabiałem przecież, nie? Ale byliście pod tą samą agencją, ten menadżer główny. Tworzycie nową postać. Bo ty zawsze tak chcesz myśleć, że to tak jest wszystko źle. Ty nie znałeś mnie wcześniej.
ja wszystkie moje filmy sam pisałem. Zapytaj się Marcina, jak przyszedłem. Ale co to ma duszę, że sam pisałeś swoje? No bo to, kto mnie tworzy? Ktoś jakby mnie tworzył, to by wziął... Do dobra, to będzie przystojny chłop... Nie, poczekaj. Będzie przystojny chłopczyk, który będzie miał fajne filmy, wstawimy go do internetu, będziemy mu podsyłać pomysły. Mi nigdy nic nikt nie pomógł. Ja od samego początku zapieprzałem na to, co miałem. Wrócę do argumentu, dlaczego twórcy w pierwszym filmie odpowiedzieli. No. Ponieważ ty mi powiedziałeś, ty zarzuciłeś, no, że ja kupiłem wyświetlenia, żeby twórcy ze mną nagrywali. No. Dlaczego odpowiedzieli? Jak to się stało, że odpowiedzieli? Ja ci powiem, jak to się stało. A mogę ci powiedzieć, jak się stało? Ja dzwoniłem do tych twórców. Śmiało. I jedna blogerka mi powiedziała, że właśnie twój menadżer zadzwonił i poprosił, ej, dograjcie się, bo on jest oskarżany, trzeba go wybronić. I tam się dograł na przykład ten, Karmowski, że wyświetlenia kupione? No ale z Karmowskim nagrywałem. Ale daj mi dokończyć, daj mi dokończyć. Karmowski, że jak wyświetlenia kupione? No gdzie on się kurwa zna na analizę? To jest... Nic do niego nie mam, ale gdzie na analityce? Dograło ci się Fitlovers, że jak to? Podejrzewam, że nawet nie byli w tej analityce, a się wszyscy podogrywali. Jedyne osoby, jakie wpuściłeś do analityki, to był Manciu i Gimper. No na tak, jakiej podstawie inni mogli głosić te tezy? No, nie, absolutnie nie. Poczekaj. Tam były te obejrzyjcie ten film i zobaczcie, co ci twórcy tam... No tylko w ogóle w związku z tymi wyświetleniami ja też się wtrącę, no bo my w sumie mieliśmy analogiczną sytuację. No właśnie, ale wy nie mieliście analogicznej sytuacji, bo wy mieliście film... No oni mają 72 miliony wyświetleń. Też ale wiadomo, nie my, to tak 85, doprecyzujmy, nie umniejszajmy. Przez 3 minuty tam nie pada żadne słowo, rozumiesz? No dobra, tylko że wiadomo, nigdy nic nie jest jeden do jednego. Zawsze będziemy mieli pole manewru i zawsze pojawi się jakieś pole do dyskusji, żeby powiedzieć, że coś jest inne od poprzedniego tworu. No i zawsze nie, możesz porównywać. Ale to... po co bym miał kupować 10 milionów wyświetleń do filmu, który miał 2 miliony? Ale daj mi odpowiedzieć, 2 miliony miał już ten film, pamiętasz? Chcę teraz właśnie powiedzieć. Ale dałeś mi odpowiedzieć, bo tak mi tak teraz wjeżdżasz, że ja nie mam pola w ogóle manewru. Dlatego, że mam mikrofon. Ja, trzymaj. Nie. Jak to jest możliwe, że na YouTubie jest tutaj pełno twórców? Dlaczego taka sytuacja się nie zdarzyła nigdy Marcinowi Dubielowi? Ale co to jest to jest słaby argument. No jest dobry argument. Sytuacja się zdarzyła tobie i tobie, nie? Bo im się nigdy nic nie zdarzyło. Na polskim YouTubie. A gdyby się przydarzyła Marcinowi, to nagle by się okazało, że taka sytuacja jest realna i może się wydarzyć. Też bym właśnie się zastanawiał, jak to jest możliwe. No właśnie, ale dlaczego ty się, skoro się wydaje, że to zbyt wiele rzeczy po prostu przyrównujesz do siebie i do swojego przypadku. Nie, bo czekaj, bo ja nie chcę teraz, że we dwóch lecimy na to. Ja ale po prostu tak myślę, że ja byłem na to przygotowany. Sytuacja. Nie, ja nie jestem przygotowany, bo ja nie chcę tak robić właśnie, że dzięki, w sensie w porządku. Kurczę, Sylwester, ty forujesz zbyt wiele tez, które przedstawiasz w świetny sposób, bo jesteś świetnym mówcą, powinieneś zostać politykiem i to wszyscy wiedzą, ale musicie zrozumieć, że Sylwester to jest fasada, robi świetną minę do tego, co mu się wydaje i często... swoimi słowami, tym, co mu się wydaje, foruje tezy, które są krzywdzące. Dobra, i poczekaj, jak gdybyś, daj mi jeszcze tylko skończyć z tymi twórcami, jeszcze ci jedną rzecz powiem. Dobra. Gdyby tobie się wydawało i serio masz takie, kurde, jak są źli twórcy, Dany kupił wyświetlenia, tak nie może być, musimy pokazać, że tak jest. Trzeba było zadzwonić do mnie, a ty do mnie napisałeś, bo nagrywałeś nawet z Kasią Bielecką z Andrychowa, gdzie ja tam... Napisałem wtedy do ciebie, no? Chyba było tak. Tak, a ja do ciebie wcześniej pisałem, pamiętasz? Ja napisałem ci, bo ty powiedziałeś... właśnie, kurczę, bo mi to czas, że do ciebie nie napisałem, czyli ja do ciebie przed tym filmem napisałem. No tak, ale napisałeś, co tam u ciebie słychać, a ja cię napisałem, że... To jest gwarantuję wam, że nie chcieli się napisałem. Popatrzcie, jaki to jest człowiek fałszywy, kurczę. O kurwa, no jest podejrzenie. Dobra, w końcu dymy, proszę. Dobra, lekkie zadymienie włączy. Dymy kurwa. A właśnie, to ale nie, bo ty nie ale dzięki Dany, w końcu dojebałeś content. Jejku, nie, no mówię prawdę, bo okej, nazwałeś mnie człowiekiem fałszywym. Bo napisałeś do mnie, nagrałeś to i przyszedłeś do filmu. Prywatną... Co? No sprawdźcie ten film. Że ja gdzieś... Napisałeś do mnie jak tam, a ja napisałem, a ja ci odpisałem. Czeka, żeby się podpisał. Cześć, powoli do... Kurczę, w krzesło chodzi. Musicie jedną rzecz zrozumieć. Ja Sylwestra Vardęgę oglądałem. Pracowałem jako animator w Grecji. I jak on wrzucił psa pająka, latałem jak głupi i się chwaliłem, mówię, on jest z Polski. Teraz nie bierzesz już pod emocje. Nie, nie biorę. Dobra, najpierw nie mnie nazywasz fałszywy, później, że byłeś moim jesteś, widzem. Ponieważ, jesteś ponieważ napisałeś do mnie, co słychać, ja ci odpisałem, wszystko w porządku, dziękuję. Ja byłem pewny wtedy, że ty chcesz ze mną nagrać film. Ja byłem tak jadę, mówię, on na pewno chce ze mną nagrać film, fajnie. A ty to, co ja odpisałem, uwaga,
To, co ja odpisałem, to ty to nagrałeś i wrzuciłeś do tego pierwszego filmu. Zobacz sobie. No mówię ci. I nawet tak ja napisałem, wiesz co ja napisałem? Jest takie zadymienie. Wiesz co ja napisałem? Dobra. Zdymy, poczekaj, no, tylko, daj mi to dokończyć. No. Wiesz co ja napisałem do ciebie? No. Że na razie powoli do przodu, chyba jeszcze nie jestem zadowolony, będzie lepiej. Mhm. Czy coś takiego. I ty właśnie to wrzuciłeś, że jakby ja... Że ja mimo tego, że mi dobrze idzie, bo teraz widzę, że mi dobrze szło wtedy, nie? Bo jak ja bym miał teraz 200 tysięcy wyświetleń na każdym filmie, to jestem mega szczęśliwy. Mm-hmm. To jest rzeczywiście dobry wynik, nie? A ty do mnie napisałeś wtedy i ja napisałem, że no, że jakby nie jestem do końca zadowolony, że tam lećmy dalej, nie? Dobra, Deny, zróbmy teraz tak. No mogę ja odpowiedzieć, jakby no tak finalnie. Ja bym chciał, żebyś odbił piłeczkę i swój statement tak, finalnie, na finalnie chcę i lećmy dalej. Moje stan, bo to drama była 3 lata temu. 3 lata minęły. Moje oficjalne stanowisko jest w ostatnim filmie. Tam jest tak dużo argumentów, bo ty mówisz, że analitykę, wpuścimy do analityki. No właśnie to zobaczę. Bardzo chętnie wejdę do twojej analityki. Jeżeli się mylę, to nagram przeprosiny. Pasuje naprawdę? Ci? Tak. Mogę ci nawet dać, ale, że... Ale poczekaj. No, ja nie mam z tym problemu. Ja to mówię od początku. Ale on już pokazywał analitykę, więc ja wiem, co tam jest. Okej. Okay. Tak, ja nie mam nic do ukrycia. No właśnie, i ty tego bo ty stwierdzisz, że na tej podstawie tak jest. Ale może się dogrzebiemy do czegoś więcej. Ale dobra, bo to jest mój jakby statement. Jakby ty już się wygadałeś. Z tymi filmami. No, dogrzebimy się do tego, na co wydawałeś pieniądze. I jak ja bym miał tyle. Jeżeli kogoś interesuje ta drama i te moje argumenty, bo ja teraz, no to 3 lata temu, nie pamiętam wszystkiego. I teraz Daniel coś mówi, ja nie wiem, o czym czasami mówi, więc obejrzyjcie ten film, mój ostatni, Dany Ferreri groził mi sądem. I ja uważam, że jeżeli ktoś by ciebie oskarżał, to i jesteś niewinny, to zgłoś tą sprawę do sądu. I najważniejsze, ty obiecałeś, że zgłosisz tą sprawę do sądu, a jednak jak pogadałeś z prawnikami, to się wycofałeś. Nie, absolutnie nie. No, nie dostałem tego pozwu do dziś. Sylwek, nie dostałeś? Nie dostałem żadnego pisma z sądu. Mówię wam tutaj do kamery. Sylwester nie dostał tylko ze względu na to pozwu, że ja się nie chciałem tawrać w tym głównie, bo mnie rozwaliło to psychicznie. Okay. Jak chcesz... Grajmy na emocjach, dobra. Nie, okej, nie grajmy na emocjach. Co? Mogę wrzucić... Kurde, bo nie chcę wyjść tu. Chciałem wyjść, miałem pomysł, że wyjdę i dam ci to... Ten pozór, nie? Sprawdzałem, nie jest przedawnione. Mogę to zrobić. No mogę to zrobić, no i w sądzie nie masz szans, no jakby no to wiadomo, ale jeszcze wracam, mogę to zrobić, chcesz? Tak. Najgorsze jest to, że siedzę koło ciebie i kurwa. I co? Ale... Po prostu nie mam, no. Nie, no tak jak ty mi powiedziałeś, że... Do mikrofonu, Deny, do mikrofonu. Nie, bo my się wymieniamy. Nie, mówię, że Sylwek siedziałeś przed i mówi, kurde, nie jestem na ciebie zły, nawet mam do ciebie sympatię. Ale to co, to jesteś... Nie mów, że tutaj jakąś sympatię ale mam. Ja nie mam do siebie sympatii, bo tak nie mogę zrobić, bo to tak jakby, wiesz, byś mi tam dziewczynę gdzieś poderwał. No i przyszedł i powiedział... Kurde, to było za mocno. Ojoj, proszę włączyć dymy herę. Pytałeś mnie o to nawet. Pytałeś się, bo ty tak właśnie grasz dobrego przyjaciela i ja wiedziałem, jak że... Jak kurwa gram dobrego przyjaciela? No bo pytałeś mnie. Dobra, to mogę powiedzieć o tej sytuacji, nie, o no której pewnie. Do ciebie pisałem. Nagle okazało się, że na Instagramie ci przybyło... ile tam przybyło? Z 50 koła? Nie, więcej, 60. 60 koła ci przybyło nagle, nie? Ale nie o innej sytuacji. Tak, ale o tym. I no do ciebie napisałem i właśnie, że kurwa... Że nie wierzysz w to. No że tak, nie wierzysz, żebyś był na tyle głupi, żeby nagle dopalić taki Instagram. No nie, no wiadomo. I ty powiedziałeś, że to kasujesz. Proszę wodę. No nie dać. A nie skasowałeś, nie? No nie, masakra właśnie. I dalej masz tych followersów takich, nie, kurwa? Już nie, już nie. Wykasowałeś ich, tak? Mam nadzieję, że większość tak. Mam nadzieję, że większość tak. To była... Bo jak Wojtek jest w sytuacji. Nie chcę mówić o tej sytuacji, w sensie tak było, ty napisałeś do mnie, że nie jesteś na tyle głupi, że ktoś się tam robi w balona, nie? Tak mi się wydawało, nie? Że, znaczy nie chciało mi się wiedzieć, że ty byś był po tej całej dramie na tyle głupi, żeby kupić o 60 tysięcy na Instagramie. Nawet było więcej, tak? I zaczęliśmy to czyścić. Tak, i natomiast napisałem do ciebie i się okazało, że faktycznie ty przyznałeś, że ktoś nagle się pojawił 60 tysięcy na Instagramie i że będziesz to usuwał. Ale ty miałeś też taki sam problem, tak? Ale to 500 osób, ja to od razu... 500, no, właśnie, 500 osób to jest łatwo usunąć, nie? Ale też YouTube automatycznie to usuwał. Nie YouTube, tylko Instagram. Panowie, może odbierzemy pierwszy telefon do studia. Nie, poczekaj, bo jeszcze się... No dobra. Fajnie byłoby... Ja nie o tym mówiłem. Czy dzwoni przedstawiciel Smajcik? A sprawa do Kubańczyka. Nie, no bo tak, ja nic nie mam do Kubańczyka, nie? Ja nic nie mam do Kubańczyka, ale była taka sytuacja, do Nanego napisałem, bo była ta sytuacja, że pojechaliście kręcić teledysk i ty pojechałeś z Olą Ciupą,
a po nakręceniu teledysku patrzę, a ulecił po prostu kubańczyki. Mówię, no kurde, tak. Ale tego danego mi trochę szkoda. No tak, tak, ale ja się odpisałem, że my już rozstaliśmy się po prostu wcześniej. No wiem, ale no, nie mów mi, że pisałeś to z dobroci serca, tylko pewnie jakbym coś odpisał ciekawego, to byś gdzieś to tam nie, korzystał. Tak, to bym kręcił na kubańczyka ramę. No to o tym mówię, czyli no to ty piszesz jako dobry przyjaciel, ale potem... Nie, jaki dobry przyjaciel, po prostu informacja, no, zadałem ci pytanie. Przepraszam, ale tutaj muszę Sylwestra obronić. Nie, pokazałem dobry przyjaciel. Niejednokrotnie w sytuacji, w której poprosiłem